Proszę Państwa, ludzie, których pewne treści dotykają, na te treści mogą różnie reagować. Są tacy ludzie, którzy mogą zareagować na te treści pokiwaniem go. Tak, on mówi o tym, co mnie gnębi, co mnie trapi, z czym sobie nie mogę poradzić, a drugi będzie zgrzytał zębami i będzie się wściekał. Bo trafiłem być może w jakiś jego czuły punkt, do czego on się sam nie chce przyznać. Proszę Państwa, człowiek musi się zastanowić nad sobą i odpowiedzieć sobie na takie pytanie. Czy ja moją obecnością, wchodząc gdzieś tam w jakieś kręgi, wnoszę ze sobą spokój, pokój, czy wnoszę ze sobą jakieś rozdarcie? Ale proszę Państwa, to też jest ambiwalentna kwestia, bo tak, jeżeli wchodzę w jakieś otoczenie, które negatywnie reaguje na to, co ja mówię, no to wiadomo, że będzie rozdrażnione. I wiadomo, że będzie mówiło, że ja wnoszę złe emocje. I to ciekawe, bo niektórzy ludzie, powiedzmy sobie, gdzieś tam za moimi plecami obrabiają mi cztery litery. I to nie oni negatywne emocje wnoszą, tylko ja. No to nieważne. W każdym razie, proszę Państwa, reakcja ludzi może być na to samo przesłanie różna. Jednym się będzie podobało, drudzy będą wściekli, bo gdzieś tam jakiś ich czułych miejsc się dotknęło. Ale proszę Państwa, różni ludzie dotykają też i moich czułych miejsc. Ich to nie interesuje, czy oni wnoszą pozytywne emocje, czy negatywne emocje. Jak ja to odbieram? Oni patrzą na siebie. Ja pewne rzeczy nauczyłem się odbierać ze spokojem. Proszę Państwa, jeżeli coś dotrze do nas, co nas poruszy, tak negatywnie, żebyśmy zaraz skrytykowali, obgadali, ewentualnie coś komuś tam źle życzyli i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, wystrzegajmy się tego. Wystrzegajmy się tego, jeżeli słyszymy, że ktoś coś tam na nas nadaje, ojcowie pustyni mówią, za takich ludzi to ty się módl, ty im nie złożysz. Ty nie bądź na nich zły, ty nie noś w sobie złości. Chrześcijanin nie może w sobie nosić złości. Jeżeli ktoś coś powiedział, co nas zabolało, co nas być może skrzywdziło, to się zastanówmy. No on tak myśli, on tak czuje. No to ja poproszę Pana Boga, żeby on to odbierał adekwatnie. Nie wolno mi nikomu źle życzyć. Nie wolno mi o nikim źle myśleć i nie wolno mi w sobie nosić jakiejś niechęci do innego człowieka. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Przecież Pismo Święte wyraźnie o tym mówi. Jeżeli człowiek nosi w sobie negatywny obraz drugiego człowieka, zwłaszcza jeżeli to jest absolutnie błędne, niezgodne z rzeczywistością, to ten człowiek przede wszystkim szkodzi sobie samemu. Zatruwa swój własny krwioobieg trucizną. I może 5 razy dziennie do kościoła biegać i krzyżem leżeć. A jeżeli nosi w sobie negatywne nastawienie do kogoś tam, to psu na budę wszystko. On może 20 razy dziennie do tego kościoła biegać i klęczeć przed ołtarzem innym, przed monstrancją nawet i tak dalej, ale jeżeli w sobie nosi negatywny obraz drugiego człowieka, jeżeli jest emocjonalnie negatywnie do niego nastawiony, to mu tam to wszystko nie pomoże, a wręcz odwrotnie. To będzie go oskarżać.
to nie tak. Nie wolno mi o nikim myśleć źle i nosić w sobie do kogokolwiek niechęci. Jeżeli ktoś wprowadza w moje życie bałagan jakiś, to ja muszę się zastanowić, czy to jest mój odbiór, że on wnosi w moje życie bałagan, czy on rzeczywiście wnosi w moje życie bałagan. Bo jeżeli rzeczywiście wnosi w moje życie bałagan, no to powinienem po prostu unikać spotkań z takimi ludźmi. Modlić się za nich cały czas, bo to jest obowiązek chrześcijanina. Ascetyka to jest taka dziedzina wiedzy teologicznej, która pokazuje człowiekowi jego prawdziwą naturę i sposoby wyjścia z tego wszystkiego, co zaburzają jego relacje z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem. Która pokazuje człowiekowi sposoby osiągnięcia takiego stanu, w którym ten człowiek będzie mógł w sposób wolny, nieskrępowany realizować swoje powołanie, ale najpierw realizować zalecenia Pana Boga i przestrzegać przykazań Bożych, bo czasami jest tak, że człowiekowi z ogromnym trudem przychodzi spełnianie rzeczy prostych, wypełnianie przykazań i przyłapuje się, że pomimo usilnych starań to mu się nie udaje. Chwała Bogu, jeżeli chodzi z tym do dobrego, powtarzam, dobrego spowiednika. I dobry spowiednik powie mu tak, jeżeli przychodzi do niego czwarty, piąty, szósty raz z tą samą rzeczą, to dobry spowiednik mu powie, no tu coś jest, tym trzeba się zająć, tym problemem. Bo to nie jest to, że ja powiem, że zrobiłem to, czy zrobiłem tamto, czy myślałem tak, czy myślę tak, proszę Państwa, bo trzeba się też spowiadać z myśli, nie tylko z tego, co zrobiłem, ale z tego, co pomyślałem o tym człowieku, o tamtym człowieku. Może go obrobiłem w myślach, prawda? No potem językiem, ale najpierw w myślach. Że w sobie gdzieś tam kisiłem jakąś tam złość do kogoś, niechęć do kogoś, że przypisywałem mu, przepraszam, różne rzeczy takie czy owakie i tak dalej. Z myślami trzeba przychodzić. Bo dobry spowiednik potrafi na podstawie myśli człowieka ustalić jego stan duchowy. Jeżeli człowiek nieustannie innych ludzi osądza, i teraz tu się zatrzymamy, co to znaczy, proszę Państwa, osądzać. Jeżeli ja powiem o idiocie, że jest idiotą, to, proszę Państwa, jest to powiedzenie prawdy. A jeżeli ja będę gdzieś tam biegał i krzyczał, że ten i tamten jest idiotą, no to już jest zupełnie inna kwestia. Natomiast jeżeli ktoś no, jest idiotą, to ja mu nie będę mówił, że on jest Sokratesem, że on jest mędrcem, żeby mu się przypodobać, bo może wyświadczy mi taką czy inną przysługę, to ja mu się muszę podlizywać. Nie, proszę Państwa, nie wolno tego robić. Nie wolno ludzi obrażać. No ale jeżeli ktoś uważa, że obrażaniem ludzi jest mówienie o nich prawdy, no to powtarzam, no też był taki, który mówił prawdę, no takim ludziom, którym się wydawało, że są najsprawiedliwsi na świecie, takim faryzeuszom innym, mówił im plemię żmijowe, groby pobierane i tak dalej. No tak im mówił, no i co? No, jak miał im powiedzieć? Proszę Państwa, i ta ascetyka mówi jedną rzecz, że w człowieku doszło do jakiegoś pomieszania. My się spotykamy często z takimi archaicznymi określeniami serce. No, z jednej strony materialiści różni i tak dalej mówią tak, no serce to jest taka pompa sądzo-tłocząca, ona przepompowuje krew i tak dalej, i tak dalej. A
starożytni, dawni ludzie jeszcze w sercu umieszczali całą masę różnych innych rzeczy. Uczucia, emocje, także wolę. My się przyzwyczailiśmy kojarzyć bardzo wiele rzeczy tutaj z mózgiem, z działalnością mózgu. Tymczasem w starożytności, jeszcze no powiedzmy w czasach nowożytnych też, ale w tych takich dużo wcześniejszych, większą wagę przywiązywano do tego, co tutaj, niż do tego, co tutaj. I rozróżniano na przykład rozum, odróżniano od tak zwanego umu. No, nasz rodak Karol Liebel napisał w połowie wieku XIX taki traktat, wielokrotnie wznawiany, System umnictwa. Polecam zresztą. Czyli jego filozofia wyobraźni. Wyobraźni. I on tą wyobraźnię właśnie umieszcza nie tutaj, tylko tutaj. Bo tutaj jest rozsądek, czyli coś, co rozsądza. Coś, co rozsądza. Rozum, rozsądek spełnia funkcje analityczne. Rozkłada coś na czynniki pierwsze. Właśnie poddaje takiej, a nie innej obróbce. Intuicja, wyobraźnia, bardziej związana jest u Liebelta właśnie z umem, a według ascetyki, na przykład prawosławnej, ten um to mam gdzieś tam w tych okolicach krąży. I modlitwa w pojęciu prawosławnym, w pojęciu ascetyki prawosławnej, to jest właśnie te szczyty modlitwy, to wtedy dochodzi do zjednoczenia serca i tego umu z rozumem. Bo jeżeli ktoś odmawia jakieś teksty, choćby najświętsze, bezmyślnie, czyli bez udziału też rozumu, no to jaki z tego pożytek? To wtedy mamy czystą magię. Ja odklepuję jakieś formułki, że coś się samo przez się stanie z powodu tego, że ja pewne słowa wypowiadam. To jest myślenie magiczne. Człowiek z tego nie ma żadnego pożytku. Poczytajmy sobie takie traktaty, jak chociażby Drabina świętego Jana Klimaka. To jest polskie tłumaczenie. Człowiek wstępuje na wyżyny ducha po szczebelkach. Nie może przeskoczyć dwóch, trzech, czterech szczebelków, bo wtedy to, co opuści, a to sobie przypomni o sobie na tych wyższych etapach. Kiedyś człowiek wejdzie na jakiś tam szczebel i nagle zleci w dół. Bo pominął kilka szczebelków bardzo istotnych do jego wzrostu, dla jego wzrostu duchowego. Wskoczył gdzieś tam na jakiś poziom, a tutaj natknął się na pewne rzeczy, do których nie był przygotowany. To byśmy tak obrazowo sobie powiedzieli, no weźmy sobie, proszę Państwa, jakieś urządzenie, które no, pracuje na przykład na prądzie tam 12 V. No i weźmy, podłączmy jakiś sznur i podłączmy to do gniazdka 220 czy 110. No. No to rozwali wszystko. I tak samo jest z człowiekiem. Jeżeli człowiek nieprzygotowany odpowiednio, niedostrojony odpowiednio, weźmie się za rzeczy nieprzeznaczone dla niego na tym etapie jego rozwoju, to mu potrafi rozwalić całą psychikę. I są takie przypadki ludzi, którzy zabrali się za różne rzeczy i byśmy powiedzieli, zwariowali. Znaczy jakieś głupoty wymyślać, wygadywać, wszędzie widzą gdzieś jakieś wtedy duchy, prawda, jakieś tam inne, gadają do nich, gadają do siebie i tak dalej, no kończą różnie. Ja w takich, spotykałem w 70-tych latach, był taki antykwariat Słowo w Alei Schillera w Łodzi i tam taki jeden pan przychodził, no pan, właściciel tego antykwariatu, pan Henryk,
to jak ja tam byłem, to mrugał do mnie i potem mówił, że ten człowiek, no to tam trochę tego i tak dalej. No więc ja się tam takich teorii różnych nasłuchałem, że Boże mój. No i to w internecie też możemy spotkać wiele takich historii, jak to różni ludzie opowiadają o spotkaniach tam z różnymi istotami pozaziemskimi i tak dalej, więc do tego może prowadzić zajmowanie się rzeczami, do których człowiek nie jest przygotowany odpowiednio. Proszę Państwa, mówiliśmy sobie o takich rzeczach jak konieczność, to w poprzednich jeszcze odcinkach, konieczność oczyszczenia. Człowiek, jeżeli nie został poddany temu detoksowi, jak wychodził z Matrixa ten Neo, to najpierw trzeba było po prostu odbudować jego tkankę mięśniową, jego system nerwowy i tak dalej. No i to widzieliśmy na tych obrazach, jak on leżał na tym stole, miał podłączane różne tam kabelki, igiełki i tak dalej, i tak dalej. I to dosyć długo trwało. Jeżeli mamy do czynienia z narkomanem czy alkoholikiem, to zanim się zacznie jakaś tam psychoterapia, jakieś inne rzeczy, to najpierw trzeba go odtruć po prostu. Trzeba go najpierw odtruć, trzeba z jego organizmu wywalić wszystkie te substancje toksyczne, które powodują, że jego układ na przykład nerwowy reaguje tak, a nie inaczej. Trzeba go oczyścić. I teraz ludzie myślą, że to jest tak hop-siup. Proszę Państwa, bywa, ale są przypadki, które mogę policzyć na palcach jednej ręki, że człowiek został jakby wyciągnięty z tego Matrixa i poddany detoksykacji i to się odbyło w dzień czy w dwa dni. Ja znam takie przypadki, ale mówię, że mogę na palcach jednej ręki policzyć. W innych przypadkach to trwa długo. Jak długo? Nie wiem. To zależy od tego, co człowiek do tej pory w sobie nazbierał. Ile tych toksyn w nim siedzi? No przypuśćmy, no ja jestem starym człowiekiem, mam 64 lata. Ile we mnie się uzbierało od dziecka różnych substancji toksycznych, które wchłonąłem z jedzeniem, z powietrzem, z napojami różnymi i tak dalej, i tak dalej. Ile tego gdzieś tam wlazło do mojego organizmu i w nim siedzi. I to tak nie wyjdzie z dnia na dzień. Bo ja znałem przypadek człowieka, który bardzo dużo palił. Palił 3 paczki dziennie i no w końcu zachorował. W końcu zachorował, no i jakiś lekarz mu kazał rzucić palenie. No i on rzucił to palenie i w ciągu paru godzin prawie zapaści dostał. I drugi lekarz, mądrzejszy, powiedział, jak on palił 3 paczki, niech on od tej pory pali 2 paczki. Niech on od razu z dnia na dzień tego nie rzuca, bo jego organizm jest do tego stopnia przyzwyczajony do tej nikotyny, że po prostu się zbuntuje, że organizm zastrajkuje, że będzie mu do tego stopnia czegoś brakowało, że no to się objawi w sposób taki bardzo drastyczny. No i tak się stało. I tak się stało. Ten człowiek później mniej palił, potem mniej palił, potem mniej palił. Nie udało mu się do końca rzucić tego palenia, ale w każdym razie palił coraz mniej. Proszę Państwa, i tak jest z różnymi innymi rzeczami. Bardzo często, jeżeli próbujemy coś zrobić po własnych siłach, to z tego wychodzą nieciekawe rzeczy. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli człowiek dostąpi jakiegoś nagłego, powiedzmy, uzdrowienia, jakiegoś nagłego wyjścia z jakiegoś tam stanu takiego czy innego, to nie jest jego zasługa. I tutaj jest bardzo ciekawa sprawa, że właśnie zaszło coś w ciągu, powiedzmy, paru minut. Zaszło coś, co normalnie się nie zdarza. Kto z nas słyszał o takim przypadku? Ale to takie przypadki bywają. Jakbyśmy posłuchali relacji misjonarzy na przykład z krajów trzeciego świata, to tam bardzo często dochodzi do takich gwałtownych wręcz reakcji organizmu ludzkiego w postaci nagłego powrotu do zdrowia i tak dalej, i tak dalej.
czym to jest spowodowane, no być może większą wiarą tych ludzi, bardziej taką prostą, szczerą. Być może właśnie brakiem zwątpienia. My ludzie tutaj, tej naszej cywilizacji, jesteśmy za bardzo sceptycznie nastawieni, że ten sceptycyzm jest nam wpajany, my się go uczymy od dziecka, nie dowierzać temu, nie dowierzać tamtemu. A tamci ludzie tak po prostu, tak jak małe dzieci pewne rzeczy biorą. Albo jak na przykład ludzie z zespołem Downa. Widziałem taki wstrząsający taki filmik, gdzieś jakaś procesja była wielkanocna, jakiś człowiek przebrany za Chrystusa dźwigał krzyż i jakiś człowiek młody z zespołem Downa podbiegł do niego i pomagał mu ten krzyż nieść. Bo on tak to bezpośrednio odebrał właśnie. I kiedyś ludzie tak bezpośrednio pewne rzeczy odbierali i dlatego no może ktoś powie, no wtedy to były cuda, dzisiaj nie ma. Proszę Państwa, dzisiaj też są. Ja pewne rzeczy widziałem. Tak samo jak ktoś powie, że nie ma żadnych tam złych duchów. Proszę Państwa, są. Też widziałem. Widziałem dziewczynę, którą czterech silnych chłopaków nie mogło utrzymać, prawda? Jak wyszedł ksiądz z monstracją, to ona się spociła. Także dosłownie w okamgnieniu woda się z niej zaczęła prawie że lać. Widziałem coś takiego i inni ludzie też to widzieli. Proszę Państwa. A z kolei słyszałem pewnego teologa z Londynu, który powiedział, że w złe duchy, w szatana to się wierzy, uwaga, w prawicowych kościołach. Więc dowiedziałem się wtedy, że istnieje coś takiego jak prawicowy kościół, w którym wierzy się w szatana i złe duchy. Bo ten kościół taki nowoczesny, to oczywiście musi być lewicowy i tam się nie wierzy w złe duchy. No w co tam się wierzy, to trudno mi powiedzieć, ale w każdym razie no to nie jest wiara taka ewangeliczna, bo akurat w Ewangelii jest mowa o złych duchach. Proszę Państwa, gdybyśmy sobie pomyśleli tylko o tym, jak bardzo komuś zależy, żebyśmy nie poznali prawdy, żebyśmy się nie wydostali z Matrixa. I zrobią wszystko, tamte istoty, posługując się innymi ludźmi, żebyśmy nie wyszli z tego Matrixa. Będą się z nas śmiali, będą z nas szydzili, może najbliższa rodzina, może najbliżsi znajomi, może przyjaciele nawet będą się z nas pokpiwać. Ale Pan Jezus powiedział co? No właśnie i tu jest to. Nie przyniosłem pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić synową z teściową, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I będą nieprzyjaciółmi człowieka domownicy jego, powiedział Jezus. Do tego stopnia. Czyli to nie tylko podziały w kręgach towarzyskich, ale i nawet w kręgach rodzinnych. Nie dziwmy się. Ktoś mi napisał raz czy drugi, pod jednym czy drugim filmem, że się z niego rodzina naśmiewa. Proszę Państwa, no nie dziwmy się temu. Ludzie, którzy tkwią gdzieś tam w sobie, w Matrixie, nie zrozumieją nikogo, kto już z niego wyszedł, bo to jest zupełnie inna rzeczywistość. To jest coś takiego, że i to też apostołowie o tym mówili, że żyją w świecie, ale nie są z tego świata. Czyli to jakby to są ludzie zupełnie innej rzeczywistości, którzy z konieczności żyją w tej rzeczywistości, ale do niej nie należą. Oni na nią inaczej patrzą, na to, co większość ludzi uważa za rzeczywistość. Ci ludzie, którzy nie są z tej rzeczywistości, bo już z niej wyszli, widzą wszystkie jej wady. Tamci nie widzą tych wad, a może widzą tylko niektóre, ale nie widzą całokształtu. I tych, którzy postępują inaczej, uważają za niespełne rozumu, za wariatów, bo oni nie robią tego, bo oni nie robią tamtego, chociaż to jest normalne i uwaga, bo to jest takie fajne słowo, bo tak robią wszyscy. Proszę Państwa, nie musi go obchodzić, co robią wszyscy. Ale nieraz najbliżsi członkowie rodziny, ojciec, matka, córka, syn, żona, mąż, mówią nam, a bo ty nie robisz tak, jak robią
wszyscy. Proszę Państwa, musimy się przyzwyczaić do tego, że im głębiej będziemy zanurzeni w tym prawdziwym świecie, tym mniej będziemy rozumiani przez ludzi tamtego świata, któryśmy opuścili. Im bardziej jesteśmy gdzieś tam w tym drugim świecie, w tym jaśniejszym świecie, tym bardziej intensywniej będziemy krytykowani przez ludzi, którzy jeszcze z tego ciemniejszego nie wyszli. Będą nas uważali za niespełna rozumu, bo jesteśmy inni niż tamci, niż wszyscy. Proszę Państwa, nie chcijmy być jak wszyscy. Pszczoła nie przekona muchy, że nie warto zajmować się odchodami. Bo żywiołem muchy są nieczystości, są odchody, są odpadki. To jest żywioł muchy. Ta mucha żyje, ta mucha się karmi i szlachetna pszczoła jej nie przekona, żeby zostawiła ten śmietnik, żeby zostawiła tą kupę nawozu, żeby zostawiła te nieczystości i zaczęła odwiedzać kwiaty, nawiedzać kwiaty. Pszczoła nie przekona muchy. No, mucha tym bardziej nie przekona pszczoły do smrodu, do nieczystości. I to jest normalne. Proszę Państwa, mucha i pszczoła, owady, ale jakże różne, w jakże różnych warunkach żyjące. I tak jest z ludźmi też. Są ludzie, no, Pismo Święte mówi o ludziach tego świata. Jezus też mówi o ludziach tego świata i o ludziach nie z tego świata. Królestwo moje, mówi Jezus, nie jest z tego świata. Ale w jednym miejscu mówi Królestwo moje teraz, tym razem nie jest z tego świata. Bo co? Bo Jezus mówi, patrząc na uczniów, mówi tak. Nie myślcie sobie tak, o Królestwo Boże jest tam, a Królestwo Boże jest tam, polećmy tu, bo Królestwo Boże jest gdzie? We was. No Duch Święty jest, On został zesłany na ziemię. Pytanie, czy jest we mnie? Jeżeli jest we mnie, to świat jest mój. Tak naprawdę. Cokolwiek mi zrobią, no to mi zrobią. No, no mają tą fizyczną przewagę taką, owaką i tak dalej. Mogą mi zrobić krzywdę tu, krzywdę tam i tak dalej. No ale tak w ostatecznym rozrachunku to nic mi nie są w stanie zrobić. Bo ja nie jestem z tego świata. Bo moje prawdziwe przeznaczenie jest gdzie indziej. Moja prawdziwa ojczyzna jest gdzie indziej. Mój prawdziwy dom jest gdzie indziej. I mogą mi skasować ten dom tutaj, ten tymczasowy, ten ziemski, który jest porównywany często w Piśmie Świętym do namiotu. No namiot ma to do siebie, że się go zwija i rozwija. Składa i rozkłada. I przenosi na inne miejsce. Dom to jest coś stałego. Pismo Święte porównuje życie człowieka w tym świecie do namiotu. Życie człowieka na tym świecie przyrównuje do wędrówki, do pielgrzymki. Biorę ten swój namiot i go przenoszę z miejsca na miejsce, z miejsca na miejsce, a mój stały dom, mój stały punkt odniesienia jest gdzie indziej. Ja nie mogę być jak chorągiewka na wietrze i latać za tym, co kto powie. Nawybierali sobie nauczycieli, pisze święty Paweł, chciwych tego, co ucho łechce. Lekarstwo czasami jest gorzkie. Lekarstwo czasami jest paskudne. Proszę Państwa, był taki człowiek we wsi Woźniki pod Sieradzem. Nazywał się Wojciech Czyżak. Już nie żyje dawno. On masie ludzi uratował życie. Uratował życie ogromnej masie ludzi.
I to takich ludzi, którym lekarze szans nie dawali. Jestem tego przykładem. I dawał lekarstwo, jakąś mieszaninę ziołową i tak dalej. To było tak potwornie niedobre, proszę Państwa, gębę skręcało w ósemkę, dosłownie. Tak niedobre to było. Ale to pomagało. Od dziecka byłem taki chudy, że ludzie, którzy mnie widzieli, to wyglądałem tak, jakbym gdzieś tam z kacetu wyszedł z jakiegoś łagru. Taki chudy byłem. Kłopoty z krążeniem miałem takie, że gdzieś tam wszedłem do wody, za 5 minut musiałem z niej wyjść, bo miałem silne wargi i białe dłonie i białe stopy. Takie miałem kiepskie krążenie. Proszę Państwa, po tym lekarstwie tego pana Czyżaka, za którego nie przestanę Panu Bogu dziękować, zacząłem przybierać na wadze, krążenie mi się uregulowało, ale to było takie bardzo niedobre, to było takie potwornie gorzkie. Proszę Państwa, czasami tak właśnie jest z lekarstwem duchowym też, nie? Że my się oburzamy na pewne rzeczy, na pewnych ludzi też, tak? Oburzamy się, że nam coś tam przywalili tym, czy przywalili tamtym słowem jakimś, czy coś. Ale być może to trzeba się zastanowić, a być może to mi było potrzebne. A być może to akurat ma służyć jako lekarstwo dla mnie. Muszę się zastanowić, czy rzeczywiście to coś paradoksalnie nie wyjdzie mi na korzyść. I tak sobie myślmy, ilekroć żyjąc w tym świecie, usiłując żyć w innym świecie. A tutaj po prostu no, na tej fizycznej płaszczyźnie, no tu mamy rodziny, pracujemy i tak dalej, ale wiemy, że ten świat nie daje nam wszystkiego i on nie jest tą ostatecznością, że nas w drewnianej skrzynce zakopią do ziemi i wszystko się skończy. Jeżeli wiemy, że się nie skończy, że to będzie dopiero początek, przejście, próg do jakiejś innej rzeczywistości, tej prawdziwej rzeczywistości, to tutaj, dopóki tu jesteśmy, to zastanawiajmy się nad wszystkim, co nas spotyka i próbujmy z tego wszystkiego, co nas spotyka, wyciągnąć jakąś korzyść. Ktoś nam coś powiedział, to nas dotknęło, to nas zabolało. To niech nie powstaje w nas odruch niechęci do tego, kto to powiedział. A być może on to powiedział i sam nie wiedział o tym, że ktoś mu kazał to powiedzieć. Być może. Tak. To tak jak jest napisane w Ewangelii o Kajfaszu, o Annaszu, o arcykapłanie i jego zięciu, tak. On prorokował, nie wiedząc o tym, że prorokował, bo proszę Państwa, prorok nam się kojarzy z facetem, który przepowiada przyszłość, że to jakiś jasnowidz, on prorokuje, że przepowiada, niekoniecznie. Prorok, proszę Państwa, w rozumieniu biblijnym to jest człowiek, który mówi właściwe słowo we właściwym miejscu i we właściwym czasie. I on nie musi wiedzieć, że prorokuje. Znam takie przypadki. Byłem na jakimś jednym, drugim, trzecim nabożeństwie gdzieś tam i głoszący kazanie powiedział coś, co ja odebrałem, że odnosi się do mnie. I on o tym nie wiedział, a on w tym momencie prorokował o mnie, do mnie. Jeżeli Duch Boży w nas mieszka, i kierujemy się właśnie tym Bożym Duchem, to czasami mówimy rzeczy, które dotykają innych ludzi. Ja to wiem, bo Państwo mi piszecie pod moimi filmami. Ja nie muszę wiedzieć, że akurat powiedziałem w tym momencie coś, co tam jednemu z tych moich widzów podpasowało, że trafiło w dziesiątkę, w jego sytuację życiową, w jego problem. Najczęściej o tym nie wiem, no bo skąd mam wiedzieć z drugiej strony kamery. I dla niego, ja w tym momencie dla niego jestem prorokiem, chociaż nie będę chodził ulicami i mówił, ludzie, ja jestem prorokiem, ja wam tutaj zaraz coś powiem. Nie o to chodzi.
Chociaż tacy byli, w Piśmie Świętym czytamy, w Starym Testamencie, odstawiali różne rzeczy, na przykład Izajasz chodził dookoła murów Jerozolimy na Golasa i nosił na sobie drewniane jarzmo, takie jak się wołu zakładało. I to miało wymiar symboliczny, bo w tamtych czasach właśnie tam na tym bliskim, starożytnym Bliskim Wschodzie Babilończycy, Asyryjczycy i inni pędzili do niewoli ludzi odartych z szat, żeby ich dodatkowo upokorzyć. I ci ludzie byli połączeni właśnie takim jarzmem drewnianym, jeden z drugim. I on prorokował niewolę dla Izraela nieposłusznego woli Bożej, biegając tym jarzmem drewnianym na Golasa wokół murów Jerozolimy. No, były takie zachowania prorockie. No, dzisiaj tego nie widzimy, dzisiaj tego nie ma. No, dzisiaj jakby taki wyszedł, proszę Państwa, to by go momentalnie aresztowano. No tak, nie przeszkadzają, pewnym ludziom nie przeszkadzają, nie przeszkadzaliby na przykład panowie defilujący, wymalowani panowie w perukach na szpilkach, ale taki prorok by im przeszkadzał. To jest też ciekawa sprawa. Nie będę się już dłużej rozgadywał, proszę Państwa, chodziło mi tylko tutaj o to, żeby pokazać, że musimy pilnować swoich myśli. Jeżeli coś się przydarzyło takiego, że coś nas ubodło, coś nas dotknęło, bo ktoś nam coś powiedział i tak dalej, nie gniewajmy się na niego, bo być może powiedział coś, co jest potrzebne. Jeżeli był w tym, co powiedział, niesprawiedliwy, Bóg z nim, tak sobie wyobrażał. W każdym razie nauczmy się z każdej sytuacji wyciągać pozytywne wnioski, pozytywne treści. Nigdy nikomu nie oddawajmy według tej miary, w jakiej on nam dołożył. Nie wolno tego robić, proszę Państwa, bo czasami człowiek coś powie, potem tego żałuje, a ten drugi tym się tak przejął, a miał w sobie złą wolę, nakręcił się i narobił wokół sprawy bałaganu. Nie wolno właśnie do tego dopuścić, bo ktoś chce, żeby tak się stało. Błogosławieni pokój czyniący, mówi Pismo Święte. Bo te 8 błogosławieństw Jezusowych. Pokój czyniący. Ale ten pokój musi być najpierw w nas, żeby był wokół nas. Jeżeli w nas nie ma pokoju, to, co wyrzucamy z siebie na zewnątrz, to wyrzucamy swój niepokój. I wprowadzamy dysonanse, i wprowadzamy podziały, i skłócamy ludzi. Jeżeli w nas nie ma pokoju, jeżeli w nas nie ma równowagi, to możemy dużo szkody wyrządzić sobie i innym. Najpierw musimy pilnować samych siebie. To, co Paweł w Efezie kiedy chyba do Miletu szedł, zwołał starszyznę w Efezie i powiedział: miejcie pieczę o samych siebie i o cały Kościół Boży, nad którym was Duch Święty ustanowił biskupami. Ale najpierw co powiedział? Miejcie pieczę o samych siebie. Bo jeżeli człowiek nie ma w sobie Bożego pokoju, jeżeli człowiek nie ma w sobie Królestwa Bożego, to nie może być pokojem ani Królestwem Bożym dla innych ludzi. Jeżeli chcemy, żeby wokół nas był spokój, musimy najpierw sami stać się ludźmi pokoju, mówić to, co trzeba mówić i nie przejmować się tym, co mówi świat wokół nas. Jeżeli wiemy, że ten świat nie ma racji w tym momencie, to nie podlizujmy się, nie wolno tego robić. Niech nam nikt nie mówi, że a bo ty to musisz być tak, jak i musisz wyglądać tak, jak inni, musisz mówić tak, jak inni, nic nie muszę. Ja muszę to, co mi Pan Bóg każe, a nie to, co mi inni ludzie każą. Z tym przesłaniem Państwa zostawiam na razie.